No cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy mieli taki trochę krótszy odcinek. Jest dzisiaj z nami Olek. Witam. I Pędzel. Wyszła swego czasu taka książka, która jest częścią kampanii, która się nazywa Shadowspear, gdzie miały się pojawić nowe jednostki. No i z początku wszyscy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, że GW pokazuje nowe jednostki i wyglądają te jednostki nawet całkiem fajnie. Potem wyszły zasady bez punktów, a potem wyszły punkty i się zrobiło mniej fajnie. Więc Olek, jakie jest twoje zdanie na temat ogółem całego dodatku i boxa? Ogólnie to jest bardzo mały dodatek. W Chaosie mamy 5 jednostek, w Space Marisach 8, jeżeli dobrze kojarzę. Jak jeszcze w Chaosie mamy ciekawe rzeczy, które będą wspomagane, bo teraz wychodzi nowy kodeks Chaosu, to w SM-ach no jakieś tam bonusy są dla naszej armii, ale ogólnie to są nieużyteczne jednostki tak naprawdę, bo granie na power armorach nie jest dobre na tą metę akurat. Mimo wszystko, że te power armory tutaj w części dostały na przykład kamoklołki w standardzie. Co jest też w ogóle śmieszne, GW ma troszkę podejście w tym kodeksie, co bardzo dobrze widać chyba przy składzie Chaos Space Marinów, że wystawia w tym dodatku unity troszkę jak tak z punktu widzenia ludzi, którzy są bardzo nowi i nie wiedzą, jak się składa jednostki. Tak, dostajesz gotowy unit. Każdy dostaje gotowy unit. Jak się zjedzie do unitu w Chaos Space Marinów, tam jest strasznie dziwny profil, gdzie jest napisane, że jeden ma to, jak to było, Aspiring Champion, Chinax Plasma, coś tam, potem jest kilka kolejnych list i wszystko, każdy ma inne EQ. No każdy ma swoje uzbrojenie, tak? Nie można sobie wybrać, że ten ma Heavy Bolter albo Autokanona po prostu. W tym boksie trzeba wykupić to, co jest w tym boksie. Tam się nawet też pojawiały jakieś nieścisłości swego czasu, że były pytania, którym profilem grać. Tak, na szczęście jest to w design komentarzy, że tylko oblicy są zastępowane. Resztę można sobie wybrać, tak? No, bo tak nagle Chaos Space Marines niegrywalnych staliby się jeszcze bardziej niegrywalni. Także cóż. Dobra, to przejdźmy to po kolei do może przelecenia rzeczy lista po liście. Czy Chaos ma jakieś specjalne nowe zasady? W tym dodatku mamy legiony, tak? Nie możemy wybrać z Thousand Sunów ani z Death Guardu. Muszą być to z czystego kodeksu. Czyli nie wystawimy sobie oblitów Death Guardu, Thousand Sunów. Muszą to być Black Legion, Alpha Legion czy inne właśnie, a tak to wszystkie stare zasady są. Okej, okay, więc przejdźmy do pierwszego entry, czyli Master of Possession. Czyli Sorcerer. Bardzo dobrze wyglądający model. No nie może mieć jumpaka, motora, czyli jest no, zwykłym czarodziejem z buta, ale ma 5 plus inwa. W tej cenie to jest bardzo fajna rzecz. On kosztuje chyba 80 punktów? Nie, kosztuje normalnie 100. A nie, 100 plus 8 za pałkę. No. Ma też bardzo fajną zasadę, że przeciwnicy w 12 calach mają Perilla na dowolnym tablecie na Psychic. Co na 12 cali to nie jest dużo oczywiście, przeciwnik musi być bardzo blisko, ale jak już dają tą zasadę, to czemu by nie. No oczywiście jako Sorcerer ma dwa czary ze swojej tabelki Malefic oraz jednego Denaya. Tak standardowo. Czy może się pojawiać na stole gdziekolwiek według twoich szacunków? Znaczy jest o wiele więcej dobrych czarodziejów, Ariman, Thousand Sunów. Nie wiem, czy nie lepiej brać ten Demon Prince'a, ale jego czary i World Trait ewentualne bardzo pomagają demonom i Demon Engine'om, tak? W 6 calach wszystkie Demon Engine'y mają plus 1 do inwa, czyli mamy pojazdy z 4 plus save'em. Niektóre pewnie z 3 plus, jak tam jakieś bonusy jeszcze dodamy. No bo jak wspominaliśmy już o czarach, to może od razu przejdźmy do nich.
standardowo jest ich 6. Zaczynamy od Incursion. Przyzywanie demonów z 4 kości bez możliwości wbicia sobie mortali w fazie psioniki, więc można się ruszyć i summonować demony. Potem mamy Sacrifice, który jest takim troszkę leczeniem śmiesznym. Mi się wydawało, jak pierwszy raz to czytałem, że to może w pewien sposób grać, ale w sumie musiałaby być opcja rekastowania tego z kilku ziomeczków, żeby tak, to jakkolwiek działało. Trzeba by go wybrać, ten czar albo za CPK zamienić, co nie jest aż takie warte, bo zadajemy sobie wunda, znaczy jednostce w 2 calach i leczymy jednostkę w 18 D3. Znaczy, to nie jest słaby czar, tylko pytanie, czy warto kupować kolejnego czarodzieja, żeby uleczyć kogoś? Czy nie lepiej z innej domeny wziąć? Znaczy, bo tu jest jeszcze ten zapis, że to jeśli jako ten model, który niby sacrifice'ujesz, wybierasz Warpsmitha albo Demon Engine, to on zamiast tracić, dostaje 3. Ja pod tym kątem myślałem, że to jakoś można było fajnie skombować, ale to... tego było za mało, bo też jednego spela, który ma tam... Znaczy, jeżeli odbierzemy wunda Warpsmithowi, to wtedy Demon Engine dostaje 3 wundy. Okej, to ja to źle złapałem. Czyli trzeba mieć jeszcze jednego HQ, który nie gra. To jest jeszcze bardziej beznadziejne. Ale samo leczenie jest dobrym czarem. Okej. Okay. Potem mamy Mutated Invigorations, który jest takim śmiesznym buffikiem. No, chaos, ulepsza chaos spawna, pozesta, Cult of Destruction Unit w 18 calach. To też raczej grać nie będzie. Nie, to sposób. Jest taki dodatek, jakby ktoś chciał grać na tym dodatku po prostu. No właśnie. Possession to jest też jakiś konkretny buff, który też coś tam może daje robić. Daje AP w kombacie sorcererowi. Ale to też raczej będzie jedno wielkie pośmiewisko. Potem mamy Cursed Earth, które podnosi inwę. To jest bardzo dobry czar. To jest właśnie dobry czar. No i potem mamy jeszcze Internal Power. A mianowicie, co robiło? Przerzuty jedynek na hity i wundowanie dla friendly Legion Demon w 6 celach. Więc jeżeli połączymy to z Scarf Earth, mamy plus 1 do inwa, przerzuty jedynek na trafienie i wundowanie. Co jest bardzo dobrym buffem. Robić taki mini Robert, tak? Ale cóż, no jest to jednostka, która może się pojawić, ale raczej nie będzie. Przynajmniej w mojej ocenie. W nowym kodeksie, jeżeli będzie bardzo dużo Demon Engine'ów, czyli Defilery, Malfindy, właśnie te kraby, to może to być jedna z opcji wystawienia mechu do walki wręcz z chaos. Czyli po prostu ciągnąłbyś ich pod tą kopułą inwa plus jeden. No, jak trzeba by było, to tak, bo nie każda armia też strzela, prawda? No tak. Ale w 6 calach to się dużo jednostek, szczególnie, że defilery są... No tak. To nie musi być tak, Holy Weaving, tylko musi być po prostu tak, Weaving. Tak, musi być kawałeczek nóżki, tak. No dobra, przejdźmy dalej i w zasadzie od razu to pomijmy, bo to jest unit Chaos Space Marinów, którzy są zwykłymi Chaos Space Marinami z gotowym Urgirem, więc fajnie. Potem jest Greater Possessed, który nie wiem dlaczego i też nie do końca rozumiem. Pojawia się 2 razy. Nie, ktoś źle pewnie skopiował. Ktoś pewnie że to źle skopiował. Daje plus 1 do siły Legion Demon z markiem chaosu konkretnego. Czy to ma sens na przykład wystawienia w jakiejś armii, gdzie będą jakieś śmieszne różne konfiguracje demonów? Znaczy, musi być Legion Demon, tak? Więc Bloodletterów nie podlepszymy. No, Letterbomby z tego nie zrobisz. No niestety plagi nie. Plagi też nie dostaną plus 1 pojazdy do siły. Pojazdy do walki wręcz nie potrzebują aż tak bardzo tej plus 1 do siły, szczególnie, że to jest model, który się rusza 7 cali i nie nadąży za armią po prostu. Jak już te pojazdy miałyby iść do przodu, to raczej on by nie nadążył za nimi. Okej. Okay. Więc przejdźmy jeszcze dalej, czyli nowe oblity. No, nowe oblity. Jak nowe oblity wypadają w porównaniu ze starymi? Są ciekawą alternatywą, znaczy już nie alternatywą, ale ciekawym ulepszeniem. Mają więcej pestek, dobrze się biją w kombacie, większy taf, więcej wundów. Ten malefik też pomaga, bo plus 1 do inwa można dać. Przerzuty jedynek są demonami? Są demonami, więc przerzuty na jedynek hity i wundy.
A tak, to wszystko po staremu. Teraz 115 kosztuje jeden. Tak, tak. A ile wcześniej kosztował? 85? No, nie pamiętam, przyznam się, bo ja na oblity ostatni raz to grałem jeszcze na piątej. Ja to teraz, ja pamiętam, wiesz, na początku ósmej, ale... Gram tylko z Eldarami od czasu do czasu z czymś innym i... No tak, ale to na pewno jest ciekawa opcja. No dobra, i potem jest ten pajączek, który się pojawiał na grafikach, a mianowicie Venom Crawler. Jak patrzę na tą jednostkę, to według mnie to jest takie bez szału. Tym bardziej, że on wcale tani nie jest też. No, chyba 130. Jak za pojazd, to i tak niezła cena. No tak, 130. No, także cóż, no... Tak naprawdę on będzie lepszy przy nowym kodeksie, gdzie są plotki, że będzie plus 1 do hita dla Demon Engine'ów. Z takiego lorda na krabie, czy no, na psie. Właśnie, no, znaczy, no ogólnie Demon Engine'y mogą być mocno podbite właśnie przez nowy kodeks. I ten Malefic też pomaga. Więc to trzeba poczekać. Może i będzie jeszcze jego czas. A sam z siebie ma 2D3 pestki, z D3 damage'a minus 2 AP, siła w zależności od tabelki, bo ma plus 2. Czyli od 8 do 6. No ale się psuje niestety. No jak każdy pojazd. Do walki wręcz, no ma fajne, ma dobre broni do walki wręcz, tak? Na pełny ma 4 ataki z młotka i zawsze ma 2 dodatkowe ataki, no takie słabsze, ale nadal minus 2 AP i damage 2, więc coś może porobić. No plus wybucha bardzo. No wybucha na 5+, plus, to na, jak na, jest na u nas, plus, to tak źle, ale jak u przeciwnika się bije, to jest dobrze. No, także w sensie, nie wiem... Znaczy jak każdy Demon Engine ma 4 plus WS-a i BS-a, co właśnie trzeba podbijać, albo Prescience, albo właśnie przydoby się ten Lord. Ale to trzeba poczekać. Tak, to 4 plus to nie jest najlepszy WS i BS. No, niestety. Jak na coś, co ma no, trafisz, zabijać. Trafisz statystycznie połowę rzeczy. Tak. Więc cóż, dobra. Idąc jeszcze dalej, traity. Nie, traity to mają standardowe z kodeksu. Faktycznie. O, no to jest tylko powtórzone, żeby ktoś mógł sobie... World traity bardzo są na psychic zrobione. Pomagają sorcererowi temu nowemu lepiej czarować. Pierwszy to jest na dodatkowy czar, czyli może to leczenie na przykład dodatkowe wziąć, albo summoning. Dodatkowy deny też jest bardzo dobre. No i regeneruje wunda, jak zdenajuje, no, tak? Trzeci jest śmieszny, bo w sumie GW też w Space Marine zrobiło coś podobnego, aczkolwiek bardziej jako spell, który się nazywa Mind Raid bodajże. I mianowicie regenerowanie command pointów. Nie wiem, czy może wiesz, ale w jaki sposób to się ma do tej zasady, jeśli chodzi o regenerowanie command pointów ze wszystkich zasad, która weszła w Big Facku. Jeżeli dobrze pamiętam, można tylko dostać albo zregenerować jednego CPK na naturę, znaczy na Battle Rant. Tylko pytanie, czy tam było regain czy gain? A to nie ma znaczenia, bo przy traitach czy reliktach masz albo gain, albo ten, że ci refundują tego CPK, tak? No okej. Więc to nie ma znaczenia. Możesz dostać jednego CPK na Battle Rant. Okej. Okay. No bo o czym mówimy w tym w Reader of Fate. Raz na grę możemy sobie zrelować psychic, tam, znaczy psychic test albo deny the witch i rzucamy sobie kostką za każdym razem, jeśli successfully skastujemy sobie moc, no i dostajemy jednego command pointa, czyli jakby w sumie... To jest bardzo dobre, bo ogólnie CS-y nie mają jak odzyskiwać command pointów, więc do szóstej tury, znaczy do siódmej tury można co turę próbować odzyskać jednego command pointa. Więc to jest taka odzyskiwarka, tak? Szczególnie, że no te psychic testy nie są wcale takie trudne, prawda? A mamy jeszcze dodatkowy przerzut. Jakby coś się stało, coś trzeba, musi wejść. Ale to jest once per battle. To jest... Tak, tak. Dlatego coś musi wejść, to wejdzie. A tak to co turę próbujemy sobie podbić ilość CPK-ów. No dobra. No bo dalej co mamy? Wydłużenie smite'ów do 24 cali. No to wszyscy tam w cali nie mają, więc to tak. Słabe akurat. Przerzuty jedynek na psychiku i... jeden plus do siły i rerolle. Tak. Nieważne. O tak powiem.
Także ogólnie, i robimy z broni Force. To te tak. Najlepsze to właśnie są do czarowania. No, dobra. Koszty punktowe to można sobie znaleźć w internecie, jeśli ktoś chce się bardzo dowiedzieć. To jeszcze pokaż koszty na chwilkę. Czarodziej, 98 punktów kosztuje. Czyli jest to tani Librarian jak na gościa, który ma 5 plus inwa i przeszkadza inny. Ale ma 4 wundy. A każdy Libra ma 4. Nie, spisanie ma 5. Nie, zwykła 4. To ja coś się... Primarisowy ma 5. Może i tak, nie wiem. Nie grałem troszkę, więc wiem, że to bardzo słabo. Nie będę się spierał. Mięciutki Jonit. Nie będę się spierał. Dobra, przejdźmy zatem do chłopców w Power Armorach po tej lepszej stronie Imperium. Ja osobiście miałem bardzo duże nadzieje, jeśli chodzi o to, bo tam kombinowałem sobie kiedyś z wystawieniem jednostek z autokanonami, ja trochę lubię autokanony. Niestety te unity, jak wyszły, to się pojawiły punkty, to się okazało, że tak... No ogólnie fajnie, primarysi w płaszczach, Libra, który zdejmuje fetorę z głowy. Tak. Tam była opcja, żeby mu założyć fedory i zamiast Power Sword, Force Sworda dać katanę i wtedy już będzie kompletnie. Tak, będzie kompletny model. Tak. Co jest najciekawsze, można ich brać do każdego kodeksu oprócz Grey Knightów i Death Watchu i Legion of the Damned. Tylko może wyjdzie. Legion of the Damned to jest, no może wyjdzie, albo cóż, dostaną, dalej się traktuje ich jako indeks. Tak. No dobra, też o co chodzi? Generalnie wszystkie ziomeczki tutaj mają keyword Phobos, czyli ten, to jest ten nowy pattern, strasznie, strasznie sneaky Power Armora. To jak Vigilus, że dodaje keyword do unitów, tak. No, ale to jest za darmo, widzisz, że się musiałbyś wydawać command pointy. No tak, 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 ale ogólnie działa na tym samym, na tej samej zasadzie, że mamy ten swój detachment z Shadow Spear, gdzie mamy keyword, który nie należy do żadnego innego kodeksu. No tak. I idąc sobie dalej, Captain in Phobos Armor. Zwykły kapitan primarisowy w tym lepszym armorze, który nie ma opcji wyboru ekwipunku. No jak primarisi. Jak primarisi. Tak. Ja też miałem osobiście nadzieję, że coś się pojawi, że będzie można na przykład zrobić sobie smash primaris kapitana z tym primarisowym jetpackiem, ale też nie wyszło. Z zasad w zasadzie jest wszystko to samo, poza tym, że może się wystawić w Deep Strike'u i odpycha... Odpycha reinforcementy. Tak, odpycha reinforcementy. To może być bardzo dobre, jeżeli walczymy przeciwko Genokultowi, który może w 3 calach od nas się wystawić, a Omni Scrambler. Mówi, nie wystawisz się i Genokult ma wtedy problem. Tylko, że to jest tylko Genokult tak naprawdę. No, reszta te 9 cali to dobrze, no orki się nie zdipują. Jeszcze ewentualnie super strategem Custodesów z 6 calami, to wiesz. A, to też, tak. No jak ktoś będzie wystawiał piechotnych... Także jak macie tego kolegę, to... który gra piechotnymi Custodesami i wystawia... Tam ich było na Pradze chyba 7 albo 9 gości za 700 punktów, podchodzi i zrzuca wam ich z dipa, to możecie to wziąć, to tego wam nie będzie robić. A ogólnie to jest zwykły primarisowy kapitan, no go się nie spotyka na stołach, tak, to Probos go nie ratuje tutaj. To jest. Dalej, Librarian, ten, o którym wspominaliśmy. Też ma Camo Cloaka w standardzie i opcję wystawienia się z... No w standardzie, trzeba mu kupić. No tak. Musi mieć. Ale masz opcję, ma opcję wystawienia się sobie z... Concealed Positions, czyli też z Deep Strike'a. I przede wszystkim najfajniejsza rzecz, która się pojawiła w internecie jeszcze zanim wyszła książka, a mianowicie moce. Jak na te moce popatrzyłem, to stwierdziłem takie, że kurde, no to jest, dać radę, to jest znacznie lepsze niż to, co Space Marini oferują u siebie w kodeksie. Może tak, może nie, ale Space Marini akurat nie mają dobrych czarów. A potem się okazało, że niestety większość z tych rzeczy działa tylko i wyłącznie na Phobosów, a Phobosy mają problem z kategorii... Wszystkie moce buffujące, które działają na 3 modele, czyli 6 wundów, to jest takie... No to bo nie jest najlepsze. Też o czym warto wspomnieć. Żaden z unitów, o którym...
dzisiaj będziemy wspominać i który jest w tej książce, nie ma opcji powiększenia rozmiaru oddziału. Nie ma? Nawet chaos, jak wystawiasz tamtych 10, tamtych w Space Marinów zwykłych, to wystawiasz po prostu 10. I przepraszam, nowy trup do Space Marinów ma opcję do włączenia 5. To pomyliłem się. Ale bądź co bądź, no, te unity się słabo z tym skalują. Bardzo. No, no jak to primarisi, bardzo dużo kosztują. No, no bo z mocy mamy tak, mamy możliwość uczynienia z modelu charaktera. Unit. W sensie, przepraszam, z unitu możemy jakby dać mu to, że będzie targetowany jak charakter, więc można było jakiś unit chować, ale tylko i wyłącznie w Phobos Armorze. Znaczy, no, lepszy niż charakter, ponieważ snajperki nie będą mogły go targetować. Tak. No ale no, na kogo to rzucimy? Na 3 snajperów? Czy... No, na 10 taktycznych z odpychania no, Deep Strike'a. Ale my chcemy, żeby... Znaczy, jak ktoś odpycha Deep Strike'a, to i tak jest z przodu. No tak. Bo jeżeli odpycha, to... To musi być z przodu, no tak. Bo inaczej nic nie robi. Także cóż, no sens jest olbrzymi. Co najwyżej, nie wiem, w jakichś grach... No jakiś grach oczywiście na... sens jakiś tam ma. Możemy ustawić mały unit z tyłu na znaczniku i nikt go nie zastrzeli, co jest ważne przy progresywnym skorowaniu. Dobra, ale musiałby być wtedy, wiesz, musiałby się nim wtedy opiekować librarian stojący w 18 calach od nich permanentnie. No, to już nie jest sprawa. 100 punktów, czy tam 55 punktów za... No to combo tylko, trochę kosztuje. No tak. Dalej mamy co? Scatter's Gaze, czyli rerole hitów i ranień bodajże? No wyłączamy covera, w sensie temu, do czego strzela zboostowany unit i mają rerole na hit. To spoko moc do boostowania, tylko bardzo. Też znowu działa tylko i wyłącznie na Phobosów. To jest Robercik, no masz Roberta no tak. Obok siebie. Bez wystawienia Roberta. Tak, tylko nadal to działa na Phobosów, tylko co będzie ważne później, jak powiem. To dalej jest tak, Temporal Corridor to jest popychaczka, która działa też tylko i wyłącznie na Phobosów. No, w tym kodeksie jest tak dużo jednostek kombatowych, że to jest tylko chyba... Ale to jest gorsza popychaczka, bo nie można po tym szarżować ani no tak, strzelać. A w sumie racja też. Ale za to rzucasz na advanced 3 kości i wybierasz wyższy wynik. No ale cóż, no, to do skakania na znaczniki... Mówię, dalej problemem jest to, że działa to tylko i wyłącznie na Phobosów. I w 3 calach. No, tak. Ogólnie to popychaczka z chaosu, jak ona była? Popychaczka z chaosu. No. Przyjmijmy tytuł roboczy. Warp Time. Właśnie. Warp Time działa też na 3 cale, co jest dużym minusem, ale mamy za to 1000 Sunów, którzy podbijają ten czar o 6 cali, czyli mamy 3 razy większy zasięg i jakiś realny zasięg 9 cali. Mm. Tutaj 3 cale, czyli Libra znowu musi być przy danym unicie. Mm-hmm. Dobra, dalej mamy Hallucination, czyli... -1 do leadershipa. Jeden z 2 spali, które nie działają na Phobosów, bo działają na przeciwnika. Więc cóż, no, odejmujemy leadershipa i chyba jeszcze... I rzucamy 2d6, jeżeli jest większe niż leadership przeciwnika, ma -1 do hita. No ale to można, -1 do hita można osiągnąć łatwiej z tego, ze Space Lustów czy Dark Angeli. No tak, ale... A Dark Angeli nawet mają 2 czary, które obniżają BS-a. No tylko kto gra Dark Angelami poza Grzesiem? No czy gdzieś też nie gra Dark Angelami, a ja mam 2 spidery w rozpisce z Dark Angelami. No dobra, no okej. Okay. Ogólnie są osoby, które wystawiają taką konklawę 3 librarianów z SM-ów, z SSW i z Dark Angeli na przykład, bo nie potrzebują swojego bonusu z Legionu czy z Kodeksu i masz 3 czarodziejów, którzy sobie czarują bardzo dobrze. Bo z SW Dark Angele możesz -3 do hita na kogoś wrzucić, jak trzeba. No to jest... Ale to już takie pod konkretne combo, tak? To, to musi być mieć jakiś jednounitowy firebase, żeby to... Kasztelan? Okej, okay. Tak jest. Knighty są, tak. Teraz no, Lutasa akurat nie, bo to ich tak olewają to. No ale są unity takie duże, które jak im obniżysz tego WS-a, BS-a, to są słabsze. No. Dobra, dalej. Mamy społowienie ruchu bez flya. Tak. Tenebrous Curse. W 18 calach, więc musimy być blisko.
oddział dostaje Mortala. No i właśnie ten połowa charakterystyki Move'a to jest ważne, bo wszelkie plusy, minusy działają po społowieniu. Advance i charge rolls, czyli po prostu to, co Thunderfire za jednego CPK na cały stół. No. Obniżanie Move'a, Advance'a i szarży. Oczywiście to jest to bardzo dobry czar, tylko że jeżeli jesteśmy w 18 Libro, to się nie przejmujemy tym, że... znaczy, to i tak ten unit nas zaszarżuje, bo nadal jesteśmy w 18 calach i coś jeszcze z przodu musi być. Mhm. No i ostatnia moc, czyli Mind Raids. Najbardziej klimatyczna moc w całym tym kodeksie. Tak, jak zawsze 18 cali? Tak, 18 cali. Ale chyba nie ma czarów, które są powyżej 18, jeżeli dobrze kojarzę. Tak jak ciągle patrz na te czary. Ale masz też wydłużę. To 24 cale to max. No tak, ale to 18 to nie jest. 24 to jest więcej. W sensie... max. Tak, 24 to max. Eldarzy mają i ta Audensani. A reszta 18. Niestety to nie jest dobry zasięg na czarowanie. Jeżeli nie jest to twardy czarodziej. No ten Libra nie jest twardy, mimo że ma tego kamoklołka całego i w coverze ma save 1+, ale to jest w coverze. No ogólnie w 8 Warp Charge 6, 18 cali Mortal Wounda zadaje, więc na unit to nie jest dobre. Ale jeżeli wybierzemy charaktera i na trzech kościach przewyższymy jego leadershipa, dostajemy command pointa. No to coś jak z chaosu, tak? Że coś tam czarujemy, dostajemy command pointu, tutaj też mamy odzyskiwanie command pointów. No tam przygina Fedora robi, ho, you want to disrespect anime. Tak, tylko że chyba jak charaktera targetujemy, to zamiast tego Mortal Wounda rzucamy 3d6. Czekaj. Bo było additional. That model change, if you're... W sumie to jest dobre pytanie. Sorry. No to już... Ale nie, normalnie tak, jest tak, additional, jest że additional if you target character. Tak. I ten a tutaj mamy the model you if your army is Butterforce tak. And you target character. Tak. Więc albo to. Znaczy jeden mortal wound. No można zabić bohatera, tak? Jakiegoś na ostatnim wundzie gdzieś stoi. Taki ale wiesz, nawet jeśli chodzi, żeby zmiękczyć pod cały klimat tego kodeksu, który jest mocno snajperski, to by jakoś działało. Tylko no, zaraz powiemy, dlaczego to nie będzie działać. Tak. Bo to jest niestety też duży problem. Przejdźmy się wyżej do kolejnego unitu, którym jest Loitek. I to jest z tego, co Duda wyrzucił jako pomysł, a mianowicie wziąć Lloydka jako jedynego opłacalnego unitu do noszenia ze sobą Warlord Traita. No bo ziomek kosztuje 80 punktów, więc jest relatywnie tani. Daje przerzuty jedynek na mundowanie. Ma super wspaniałą zasadę Knife Fighter, czyli każda niezmodyfikowana szóstka daje dwa hity zamiast jednego. I używa Close Combat Weapona, który ma siłę user, zasięg melee, AP 0, damage 1, także mocne, bardzo. No zapestkuje ci. No, jak wpadnie po prostu, a jeszcze weźmiesz go z tego nowego zakonu, z White Dwarfa, jak to się nazywało, Imperial Spears, czy Emperor Spears. A tego to nie wiem. Że na szóstkach mają też gratisowe hity, co w sumie się razem z tym nie kombuje, bo są przecież takie same zasady, haha. Więc cóż, no... Szał. Ale jest tani i może dostać Warlord Traita, tak, co jest... Jak to lieutenant, no, ale to nadal nie ma inwa. Co jest plusem, to jest. No i dalej jest wspomniani snajperzy, a mianowicie Infiltrator skład. Na początku, jak ja to gdzieś wrzuciłem, to ty, Olek, stwierdziłeś, że no, zobaczę, może wymienię ich sobie zamiast Urwinda. Tak. Natomiast jak nie, się... To nie ich. Tych snajperów. A to są snajperzy. To są snajperzy? Tak. Nie. To są, to jest a trup. Nie, fakt, dobra, to jest troops. Oj, to mi się pomyliło. No to tak, Infiltrator skład, super magiczny troops, który może rzucić na siebie smoki, odpycha deepy, może się wystawić w concealed position, tam combat składy pominąć, no i może sobie wziąć za 32 punkty libre, który ich leczy na 5+. Jeśli umrą i normalnie chyba po jednym rundzie przywraca naturę. Profil Primarisa. I cóż. No pytanie, czy to jest dobra alternatywa? Bo skauci, jak skauci, są tani, mają infiltrację. No i
są tanim trufcem, tak? Mogą mieć snajperki. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał grać na primarisach, czyli trupsy, to oni mi się wydają lepsi niż ci bazowi. Jednak mają te, nie mają płaszczyków, ale mają smoke grenade, co jest ważne, bo pobiegniesz nimi w pierwszej turze, odpalisz minus jeden do hita. Odpychają reinforcementy, tak na jedną turę właśnie, żeby wyjść i zatrzymać przeciwnika u siebie. Ja myślałem o nich pod tym kątem, żeby na przykład wrzucić sobie jeden skład do rozpiski, gdzie oni po prostu by służyli do takiego, no, grania pod armię, które by ci się na przykład, nie wiem, dipowały albo strasznie agresywnie by próbowały do ciebie podejść, albo gdzieś sobie usiąść na zręcznika bardzo wcześnie. No, też mają dobrą zasadę, że jednak mogą się zdipować, co w trupsach no tak. To nie jest takie oczywiste. To jest chyba pierwszy trup w Space Marines, który może się tak dipować łatwo. Do tego mają też na bolterach swoich tam zasadę, że każda szóstka to jest autorana. Coś jak Poison w WFB kiedyś. Tak. Ale cóż, no... To nadal tylko bolterki. To nadal tylko bolter, no. To ma damage 1 i bez AP. Dalej się od tego normalnie wszyscy save'ują. No ale bolter drill działa, bo to jest typ boltera. Znaczy, moim zdaniem to nie jest zła alternatywa jako na drugim miejscu trup Space Marinesowy. Taktyczni są słabi, primarisi są chyba średni. Jeszcze gorsi. Znaczy, według mnie tak... Chociaż nie, no... Nie, no, oni nie są taki zły. Po prostu skauci są lepsi. Są to mniejsze modele, tańsze modele, wystawimy więcej batalionów na nich. A tutaj mamy właśnie w Infiltrator Squad. To jest bardzo fajna alternatywa, moim zdaniem. Nie najtańsza, ale dobra do pozycjonowania i szachowania przeciwnika. No okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Dalej pojawia się Suppressor Squad, czyli coś, czym ja byłem absolutnie zachwycony, a potem jak się dowiedziałem, ile kosztuje punktów, to mi minę zrzedła. Znaczy, punkty jeszcze nie są takie złe, ale to jest co... Jest więcej lepszych rzeczy. No to właśnie nadal. Z tego względu. No trzy modele tych interceptorów, tylko że z autokanonami. Autokanony mają AP2 przy nich, co jest o wiele fajniejsze, bo AP1 czasami to za mało, a AP-2 jest takie idealne. AP-2-3 to jest takie dobre AP. Dodatkowo też mogą się zdipować, mają smoki i mają zasadę, że wyłączają Overwatcha po trafieniu, co jest bardzo fajne. Jeżeli grasz kombatowymi Space Marinami. Albo coś musisz wejść, żeby zablokować przeciwnika, strzelasz, zabijasz, jeżeli zabijesz, bo to jeszcze nie wiadomo, prawda, trzeba jeszcze zabić model. Na pojedyncze modele nie działają, bo nie ma, jak zabiją model, to już nie trzeba szarżować. Możesz zabić takiego, nie wiem, Riptide'a i rozwiązałeś problem. Ogólnie to za 105 punktów masz te 6 strzałów z autokanonu. Jeżeli ci brakuje czegoś z damage'em 2, to chyba nie ma lepszego unitu w SM-ach. Tak, tylko wiesz, jakby z drugiej strony ja myślałem o nich na początku jako używaniu ich do takiego Space Marine'owego Firebase'u, a niestety... Marnują się troszkę. No, troszkę. Bo 12 move'a oni powinni sobie sami latać, czyli pewnie z Libro trzeba by ich kombować, że oni sobie lecą. Libra im daje przerzuty hitów wundów i oni są na drugim krańcu stołu, tak? Tylko dalej wtedy płacisz za to. No, 200, bardzo dużo się płaci, prawda? Parę punktów, no, więc to się nie kalkuluje. Kupujesz 3 Thunderfire i masz na cały stół. No właśnie. Strzelanie. Poza tym też jakby jest opcja pod tytułem, że niestety, ale też to jest unit maksymalnie 3 modeli. No i najciekawsze, nie mają keywordu Phobos. Tak jest. A, przepraszam, to nawet nie można im dać przerzutów hitów. A, no właśnie, no to cóż. No. Właśnie. Dlatego mówiliśmy, że to ważne, że na Phobosów działają te czary, bo oni Phobosa nie mają. Niestety. Jako jedyny unit. No ale oni latają, oni nie są, wiesz, sniki. No, ale smoke launchery mają, nie? No mają smoke launchery, no niestety. Takie, nie wiem, czy to pominięcie, czy specjalnie, no ale troszeczkę smuteczek, że nowe czary nie działają na unit z Shadow Spira. Mhm. A, no i też co ważne, są fastem. No i zawsze byli fastem. Wchodzą suppressor skład wcześniej. Czy ogólnie fastów nie ma dobrych, jeżeli chcesz zrobić brygadę Space Marines. No tak, to jest to jeden z lepszych wyborów. Bo są jeszcze bajki. Jeszcze landspeedery, które według mnie które po prostu mają skorować, tak? Bardzo dobre i bardzo dobrze się w tej roli sprawdzają. No to lepiej już Dark Angelowy, bo za darmo dostajemy 4 plus inwa od strzelania. Ty mi i tak nie strzelisz, masz jednego Heavy Boltera. Lepiej mieć tego jednego Heavy Boltera, żeby nie kusiło, żeby strzelać. A tak to sobie adwansujesz co turę.
jak no. chcesz. No ogólnie, no, jak na fasty, to i tak nieźle. No dobra. Dalej mamy Eliminator skład i to są właśnie ci dzieci snajperzy. Tak. Co ciekawsze, to są skauci, znaczy oni mają model skauta w zbroi primarisowej, tak jakby. To primarisi bez hełmów, można powiedzieć. No, bo, no może. No mają bądź co bądź noktowizory na głowie. Znaczy kamoklołki, tak. Tak jest. Ogólnie... Ale są na podstawkach 40-stronowych, żeby było ciekawiej. W 40? Są na 40-stkach. No, to płaszcze dużo zajmują miejsce. No, duże są. No kamoklołki, tak, mogą mieć 1 plus save'a w coverze. Wystawiają się w Concealed Positions też. Można i do deepa. I to jest, tam wracając do tego, ten unit, o którym mówiłeś, żebyś go sobie zamienił na Whirlwinda, jeszcze zanim wyszły zasady do końca. Tak, tylko że to jest w koszcie jednego Whirlwinda, mam 3 strzały, więc... Z siłą 4. Pod Robertem to nie ma znaczenia aż takiego. Ale to nadal nie jest coś, czego potrzebuję w armii. Już na to jest najciekawsze, lepszy jest Windicker niż trzech tych gości. No, to tak. Jest tańszy, robi więcej damage'a, ma fajne strategemy. Tak, za jednego CPK może strzelić sobie do, jeszcze raz do innego unitu. Może odzyskiwać command pointy. No jest po prostu lepszy. Ale oni też nie są jakieś najgorsi, tylko trzeba by jeszcze znaleźć dla nich miejsce. Może jak będzie nowy kodeks, to im dadzą możliwość wzięcia do 5 albo 10 i wtedy już łatwiej kombować taką oni dziesiątkę. Oni kosztują 30 parę punktów za sztukę. No tak. 20 coś, ale to dalej. Jak masz ich dużo, to już tak, tylko, robi inaczej. Masz strasznie duży unit w tej sytuacji, który kosztuje naprawdę duże punkty i służy tylko do wyjmowania charakterów i według mnie w tej sytuacji no dalej Windicker będzie robił. No masz już 10 snajperów zamiast tych trzech gości wziąć, tak? No. Bo teraz snajperzy potanieli mocno. Znaczy może bez przesady z tymi 10, ale z 7-8 na pewno wejdzie. Bo no. Teraz kosztują po 13 punktów snajperzy, a nie po 15. Także cóż, no. No ale powiedzmy, mają bardzo fajne bronie. Mają 3 tryby strzałowe. Mają heavy 1, siła 4 minus 2 D3 damage'a. I na szóstkach te mortale, czyli taka snajperka z D3 damage'a, mają drugi tryb, który strzała heavy 1, siła 4, minus 1, 1. I ten i nie muszą widzieć, tak, to jest bezlosowy strzał i plus 2 do hita. Oczywiście te 2 plus hita w SM-ach aż tak dużo nie znaczy, bo w Space Marinesach masz multum przerzutów. Wszędzie znajdziesz to, czy to jedynek, czy coś. Te plus 2 do hita aż tak dużo nie daje statystycznie. No ale bez coveru... No bez coveru to już o wiele fajniejsze jest. Całkiem spoko. Na przykład to jest bardzo dobre na snajperów eldarskich, tak? Którzy mają minus 2 do hita i cover. No to oni mówią, to ja mam plus 2 do hita i no cover. No. No i potem mamy strzał overwatchowy. Taki tryb, który się nazywa Hyper Funk Round. I to jest po prostu Heavy D3. Tak. Z takim samym taki profilem. Taki bolter z Heavy D3. Tylko, przepraszam, bez AP. No i to ciekawsze, jeszcze ten bezlosowy wrócimy, że jak w normalnej grze z tego bezlosowego nie możemy targetować bohatera, nawet jak jest najbliższy, to... Tak? Dobrze mówię? Tak, nie, tak, bo tak. Ta broń... Ale to broń cała ma z siebie. Jakby tak, to. Tak, ale... nie muszą widzieć, bo nadal muszą widzieć. Według faka Big Fuck 1 trzeba widzieć, żeby strzelać do bohatera, a ETC zmienia to, że jeżeli jest najbliższy bohater i niewidoczny, a ty masz broń bezlosową, to można strzelać. Więc w zależności na jakie zasady się gra, ta broń jest albo lepsza, albo gorsza. No to taka dywagacja jeszcze, tak. No dobra. Jeszcze World Traity. I to jest ostatni unit, który będziemy dzisiaj omawiali. Potem jest tam powielenie w tej książeczce rzeczy, które są normalnie w kodeksie. Traity, jakieś inne tam... Nie wiem, co to strach, tak? Warlord Traity. Pierwszy trade dla strzelającego kapitana. No, mocny bardzo. W sensie bardzo mocny. Możesz strzelić i adwansować potem. Czyli możesz udawać, że jesteś Eldarem. Trochę. Ale tylko w Overwatchu, czyli można się odsunąć szarży, to jest bardziej ciekawe. Bo shooting attack apart from when firing Overwatch. Ale jak pozwoliłeś sobie zaszarżować bohatera, który strzeżuje, to jest trochę późno już w grze i raczej przegrywasz. No, niektórzy chcą się zawiesić na przykład na bohaterze, bo jest najłatwiejszy, bo przeżyje ataki. No tak. Może uciec. To nie jest super, to jest bardzo sytuacyjny World Trade.
Ale to jest, czekaj, źle powiedziałeś. Apart from when firing Overwatch. Nie możesz tego robić w Overwatchu. To jest po prostu po strzale, dobrze mówiłem. No, przepraszam. Także to jest po prostu takie, no... Ale kto strzela właściwie? Jaki charakter strzela? No, możesz wziąć kapitana. No, ale ma chyba bolter zwykły. Jest, nie, on ma bolter, który może targetować charakterów. A, no tak. Także jak tam na jednym podcaście, z którego ja się troszkę, znaczy podcaście, przy jednej, w jednym kanale na YouTubie, gdzie goście stwierdzili, że no taki kapitan jest bardzo dobry, jak mu się da takiego traita, gdzieś, który zwiększa damage, bo w dwie tury zabija dowolnego charaktera Space Marinów. Znaczy ma cztery siły, musi trafić, zranić, tamten się musi nie wysejwować i no właśnie. Więc generalnie no ten trait jest słaby. Znaczy jeszcze można by go poddać tym, że strzelasz, iż do przeciwnika szarżujesz, ale niestety bije trzeba też adwansować. Ale bije się też słabo. No tak, ale no, zawsze jakoś. No dobra. Ale musi adwansować, więc z szarży nic. Potem mamy natomiast Princeps of Deceit, czyli coś, co jest takim śmiesznym deceiverowym przestawianiem modeli. No, przestawianie jest bardzo dobre. Szczególnie, że teraz wybieramy stronę i wiemy, kto zaczyna. No tak. Więc jako atakujący możemy wystawić jednostki bardzo agresywnie, na przykład po lewej stronie, przeciwnik się wystawi po prawej i przesuwamy sobie armię na prawą stronę. Jak już wiemy, kto zaczyna. To jest ważne. Albo wystawiamy się defensywnie, że przeciwnik nie wie, jak się wystawić i sobie przestawiamy. No, także cóż, no... Trait jest ok, ale tak, to jest tak samo na jakiegoś jednego źródła, który wiadomo, będzie nośnikiem traitów. No. Znaczy najważniejsze, że to nie jest na Phobosów, tak? To jest chapter no tak. I frantry. Znaczy wszystkie traity są nie na Phobosów. Traity no tak, są, na przykład teraz można to z agresorami z Raven Guardu, tak? Wystawiamy ich z tym scout move'em i przeciwnik się wystawia tak, żebyśmy nie mieli zasięgu, to my przestawiamy te modele, żeby miały. No. Też tak można. Albo coś, żeby coś nie widzi, teraz będzie widziało. No ogólnie to jest bardzo dobry, taktyczny Warlord trait. No dobra. Potem mamy Master of the Vanguard, czyli plus jeden do ruchu dla wszystkiego, plus jeden do advance dla wszystkiego w 6 calach od swojego bohatera i plus jeden do rzutów na szarże. Tak. To jest chyba jeden w ogóle z lepszych trajtów w ogóle, jeśli chodzi o cały ten kodeks. Coś jak orkowe, tak? Przyspieszamy całą armię. Znaczy to jest, to działa na, nie na całą, na w 6 od Warlorda, ale bądź no. Co bądź, jak mamy ziomeczka, który sobie idzie i rozdaje aury, no i to poprawia ci w niektórych paringach sytuację, szczególnie jeśli masz na przykład kombaty, do których chcesz się bardzo związać. Albo Terminatorów z 5 move'a. No, nagle mam 6 move'a, plus 1 do Advance'a. Jeszcze jak masz Roberta na przykład, to jeszcze plus 1 do Advance'a. No i zaczyna się robić ciekawie. Już się robi szybka armia, tak? Mhm. Dobra, dalej mamy Stealth Adept, który po prostu jest zwykłym, ordynarnym minus 1 do hita w Warlorda. Realnie nieprzydatne. No bo jak ktoś już strzela do tego Warlorda, no tak, to już jest źle. Gdyby, ale znaczy, tylko to masz tu hit rolls nawet w kombacie. Także to jest całkiem, tylko warunek jest taki, że to musiałaby być jednostka, która jest w stanie fizycznie wejść w kombat i coś zrobić. To wtedy ten minus 1 do hita dużo nie znaczy. Żaden z Phobosów też tego nie może wziąć. Znaczy, inaczej, nie może tego wziąć tak, żeby cokolwiek to zmieniało. Tak. No, strata takiego gościa i tak nic nie znaczy tak naprawdę. Mhm. Potem mamy coś, co byłoby fajne, gdyby te unity były troszkę większe. W sumie ogółem można to wybierać na różne unity, więc tak ja bardziej mówię pod kątem samych Phobosów. A mianowicie trait, który jeśli twój Warlord widzi i twój unit strzela i jest w 3 celach od Warlorda, to w ten unit, który wskaże Warlord, wszyscy mają plus 1 do hita. Znaczy z tego unitu wybranego. Fajne pod Firebase'y, no ale... Fajne na przyszłość, jak na przykład niektóre rzeczy będą się, będą się aktywniały na 6+, na przykład na trafienie. No i wtedy dajesz tak. Plus 1 na 5+. Tylko pytanie, na co może kiedyś to będzie, tak? Czyli teraz troszkę pojawia się tych takich zasad, typu, że rzucisz szóstkę, no właśnie, coś tam się dzieje. Więc to może jest podkładka pod nowy kodeks Space Marinesów. No na pewno wyjdzie. No bo jak Chaos teraz wyszedł, to Space Marinesów nie wypuszczą. Może Space wypuszczą. Space Marinesów zawsze wypuszczają jako no to pierwszy. To są poster boy. Aczkolwiek już pojawiły się zapowiedzi, że będzie kodeks Inari. Tak, no zobaczymy.
Mam nadzieję, znaczy, że... Indeks? No, indeks? Było w naciśnięciu okładki. No indeks nie, tam był. Tak, indeks Eldar. Czyli pewnie jako dodatek będzie. Takie jak Shadowspear. No. Tylko nazwane indeksem. No, wszystko jedno. Zobaczymy. Samo. Dobra, dalej mamy Marksman Honors. Plus jeden do... daje reroller dla Warlorda i plus jeden do damage dla wszystkiego poza granatami i można to brać na chapter relikach. Czy to jest mocne? Nie. Musiałbyś mieć strzelającego Warlorda. Chapter relikt. A tu w ogóle mamy jakieś relikty? W tym nie ma. Możesz brać chyba kodeksowe, w domyśle. To przynajmniej... No tak, ale zaczekaj. Nie, to bo musi być Phobos charakter, musi to wziąć. O to weź tam na górę pójdź, bo jak czyli chapter relikt, to jest tylko jeden chapter relikt, który może działać. No tak. Znaczy jest kilka, albo Bolter zamienia, albo Strong Bolter zamienia, albo Mastercrafted Bolter zamienia. No, ale to ogólnie. Może to też właśnie podkładka pod nowe. Możliwe. Kwestia jest taka, że w aktualnym, nazwijmy to kształcie wszystkiego, co jest ze Space Marinami związane, to ma mały sens. No bo mówię, no... Używanie tego na tym kapitanie do targetowania charakterów, posiadając siłę 3, damage tam 3, te siłę 4, damage 3, to wow, to jest damage 3, ale dalej jest to siła 4. Znaczy, możesz... przerzut to wound, tak? Tylko, że przeciwnik ma jeszcze save'a od tak tego. Tak jest, niestety. To jest ten problem, jakby już inwa niwelował jak Windicker, to by było zupełnie inaczej. No, a Windicker jest tańszy i robi to lepiej. Tak. I nie będąc Warlordem, nie zjadając ci slota na trade. Zwie na CPK i nawet nie trzeba go wybrać. Można sobie wybrać sobie Kaliduskę, no. Eversora lub tego od magii. Kuleksusa. Kuleksusa właśnie, w zależności czego potrzebujesz. Ja na przykład w tej armii, co sobie gram, to tylko wchodzi Windicker i Kaliduska. Bo reszta się nie opłaca, bo albo mam jak wypestkować, unity, a czary mnie nie tak nie bolą. Smite w sensie. No. Więc to jest fajne w asasynach właśnie. Ja na przykład teraz też kombinowałem z rozpiską, która po prostu działałaby tak, że jeśli byłaby jakaś horda, aczkolwiek teraz czas hord mija według tego, co Dave mówił i w sumie mu trochę wierzę i zauważam to. No i mało jest hord tak naprawdę. No, ale... Kultyści szybko znikają, orki grają na lutasach i tak naprawdę te orki nie są hordą, tylko coś, co ma zrobić punkty na stole i umrzeć. No, także to nie jest taka fizyczna horda, która po prostu idzie... Może Gonokult jako idzie. Horda, ale to, no, też, ale to takie, też, jest, też ginie jak... To jest taka horda, która wyjdzie, strzeli, zabije i... No tak. I potem... Bardziej Alpha Strike. No, także cóż. I to tyle z tego, co mieliśmy czyli do omówienia. Czyli taka snajpujący Space Marinesi, ale nie wiem, czy robią to lepiej niż zwykli skauci. Albo po prostu... Na pewno robią to drożej. No, to na pewno robią to drożej. To jest 100%. I mają ładniejsze modele. No, modele są bardzo ładne. GW teraz się stara o ładne modele. Także... Teraz Slanerz wyszedł bardzo ładny. Mhm. Także cóż, no, możemy liczyć na to, że w nowym kodeksie dużo z tych rzeczy, które dzisiaj wymieniliśmy, będą bardziej grywalne. No może ktoś tam na stole wystawi, ale realnie nie widzę tych unitów na stole. Także cóż, na dniach ulubiony duet wasz, czyli Ruda i Duda, będzie omawiał jeszcze kolejną książkę, a mianowicie Vigilus Ablaze. Także tam nadstawiajcie uszu. A my się dzisiaj z wami żegnamy. Miało być krótko, wyszło długo. No jak zawsze. Także cóż, dzięki wszystkim, cześć. Cześć.